Pani Krystyno, jesteśmy na warsztatach z kaligrafii w ramach spotkania Klubu Integracji Europejskiej. Proszę powiedzieć, jak właśnie idzie właśnie ta nauka z kaligrafii? No to jest bardzo trudna dziedzina. Nie powiem, że przypomniałam sobie, że 50 lat temu miałam w ręku taką podobną stalówkę. Więc to jest po 50 lat temu uczyłam się właśnie tak pisać. Czy inaczej mówiąc... Więc nie wiem, czy to akurat dużo zapamiętałam z tego, ale bardzo się starałam. I wydaje mi się, że tak jak mistrz tutaj pokazał, jak się pisze właśnie taką stalówką, że wszystko się, cały wyraz powinno się pisać jednym pociągnięciem, i tak mi się udawało. Jak to się musi, że... Także myślę, że zapamiętałam po tylu latach. Czyli mam dobrą pamięć. Czyli jak się musi, że wiek nie ma znaczenia, jeżeli chodzi o naukę, a z drugiej strony nie wiem, czy nie, pani... Nie, ręka mi się niestety, ale bardzo trzęsie z przeżycia chyba, bo powiem, że sądziłam, że aż takiej pamięci długiej nie mam, a jednak mam. Myślałam, że dużo... No właściwie sądziłam, że nie będę tak... Jeszcze pamiętała tego, co robiłam bardzo, bardzo dawno, pół wieku temu. Czyli z drugiej strony pani się czuje się tak, jakby pani była w młodości, czyli inaczej mówiąc kilkadziesiąt lat temu, tak? Absolutnie. Kilkadziesiąt. Czyli tak jak wcześniej powiedziałam, że wiek nie ma znaczenia, jeżeli chodzi o naukę, a z drugiej strony tak naprawdę miło przenieść się do czasów dzieciństwa, młodości. Absolutnie jest to możliwe. A proszę powiedz, co jest najtrudniejsze właśnie w tej kaligrafii, pani prezes? To znaczy, najtrudniejsze jest właśnie te proporcje właściwie, no, trzymanie się linii, no, też jest to jakiś stopień trudności. Natomiast te proporcje i te zawijace, to jest bardzo trudne, dla mnie przynajmniej, bo no, nie wychodzą mi aż tak cudownie, jak tutaj widać na tym oplasku, jak pan pięknie pisze. Ale ja myślę, że w domu potrenuję. Bo mam akurat pióro ze stalówką i myślę, że potrenuję i tak mi się wyjdzie, jak tutaj właśnie na tej karteczce. A proszę powiedzieć, jak pani prezes często w zasadzie własnoręcznie podpisuje, czy w tej chwili pani podpis jest zastąpiony tym podpisem elektronicznym, czy jednak od czasu do czasu pani własnoręcznie, czy chociażby poprzez podpis pani pisze? No. Ja piszę bardzo dużo. Czyli często? Absolutnie często. Ale czego warto właśnie własnoręcznie pisać, a nie na przykład tylko zdawać się na komputer, na klawiaturę, czyli inaczej mówiąc na tak zwany wydruk komputerowy obecnie? Ja piszę kartki do moich pracowników. Piszę, nie drukuję osobiście. Do moich koleżanek też piszę. Do moich wnuczek, dzieci też piszę. Więc tak naprawdę i robię notatki nie na komputerze, tylko na kartkach. Na samo zakończenie proszę jeszcze dla naszych widzów przypomnieć, jaką pani firmę reprezentuje, jaki biznes. No ja akurat jestem w gastronomii, prowadzę restaurację. Jestem właścicielką restauracji Krasnodwór, która się mieści na ulicy Kocjana 70. I bardzo trudno trafić tam, ale jeśli ktoś będzie na pewno chciał tam przyjechać, to wydaje mi się, że... Jak skończy się Kocjana i zobaczy las, to tam nie wjedzie do lasu, więc po prawej stronie wystarczy wjechać i będzie tam taki ładny dworek. To będzie właśnie restauracja Krasnodwór.